Na Puls Dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w niedzielę 19 lutego. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Dzwony na Jeżycach muszą być ciszej. Smutno jest mi, że od jakiegoś czasu na teren Jeżyc wprowadzają się osoby, którym bicie dzwonów przeszkadza. Hałas w mieście jest znaczny. Jak idą prace na Pestce? Na torowisku w kierunku pętli na osiedle Jana III Sobieskiego podkłady i szyny są już ułożone w 95%. Przedwiośnie w Arboretum. Czuć wiosnę. Jest trochę słońca. Zresztą widać po magnoliach. Chcieliśmy tutaj zajrzeć, zobaczyć, jak to się wszystko budzi. Widać słońce, ale jeszcze tak, no nie czuć tego ciepła. Na poznańskich Jeżycach dzwony biją na niezgodę. Według części mieszkańców te ze świątyni przy ulicy Kościelnej są za głośne. Teraz w tej sprawie decyzję podjął Urząd Miasta. Parafia ma bicie dzwonów przyciszyć i przeprowadzać co jakiś czas kontrolę głośności. Jakub Szustakowski. Dzwony kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i Świętego Floriana biją i bić będą, ale od teraz nieco ciszej. Niestety, i to dzisiaj w czasie mszy świętej wyrażałem jako proboszcz, że no, smutno jest mi, że od jakiegoś czasu na teren Jeżyc wprowadzają się osoby, którym bicie dzwonów przeszkadza. To jest właśnie mój taki smutek. Pytani przez nas dzisiaj mieszkańcy stwierdzają, dzwony to żaden problem. Nam nie przeszkadzają, no, także. Nie, to nie przeszkadza. Mieszkaliśmy tam na Wawrzyńca i spokojnie. Jednak nie wszyscy są tak tolerancyjni dla dzwonów. Jak wskazuje Adam Dzionek z Rady Osiedla Jeżyce, część mieszkańców już od kilku lat domaga się, by dzwony biły ciszej. Mam wrażenie, że co jakiś czas gdzieś na grupach sąsiedzkich pojawiały się różne komentarze bądź pytania, jak sobie można poradzić, czy da się to w jakiś sposób wyciszyć, czy da się sprawdzić w ogóle, czy dzwony można w ogóle ocenić, ich głośność, czy są jakieś wartości. Spór się jednak przeciąga. Mieszkańcy wysłali w tej sprawie pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który miał wykonać pomiary. W międzyczasie gdzieś zmieniły się przepisy, gdzie jakby odpowiedzialnym za kontrolę i pomiary jest wtedy w przypadku Poznania akurat Urząd Miasta. Ostatecznie decyzją miasta będzie trzeba wyciszyć dzwony przy Kościelnej. Kontrola wykazała, że biją za głośno o około 3 decybele. I pewnie będziemy spytali specjalistów, przede wszystkim konserwatora zabytków, ale także tych od dźwięku, jak to można zrobić, żeby o 3 decybele wyciszyć, ponieważ, no, jak wiemy, 3 decybele dla ucha są niewyczuwalne. Jednak zdaniem radnego Dzionka, nawet o tę drobną różnicę w mieście warto się starać. Myślę, że warto stwierdzić, jakby, żeby nie brać tego emocjonalnie, jakby hałas w mieście jest znaczny i jeżeli jest możliwość, żeby go w jakikolwiek sposób i gdziekolwiek ograniczać, to powinniśmy do tego dążyć. Zgodnie z decyzją miasta parafia, poza nieznacznym wyciszeniem dzwonów, ma co 2 lata wykonywać kontrolę głośności. Ich wyniki mają trafiać do Urzędu Miasta. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. A teraz o tragicznym finale pożaru w Wągrowcu. Nie żyje jedna osoba. Do pożaru mieszkania doszło dzisiaj około godziny 5 rano przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu. Jak relacjonują strażacy, w środku panowało duże zadymienie. Natrafili tam na nieprzytomną starszą kobietę. Poszkodowaną 80-latką zajęło się pogotowie. Niestety po przewiezieniu do szpitala kobieta zmarła. Ogień strawił fotel i znajdujący się w mieszkaniu książki. Płomienie objęły tylko część mieszkania. Zostały szybko ugaszone. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Już we wtorek kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Pokrzywno, gdzie przebiega obecnie remont. Nie będzie możliwości skrętu z ulicy Pokrzywno w ulicę Robczycką i odwrotnie. Wzdłuż ulicy Pokrzywno można już dostrzec nowy chodnik na odcinku od ulicy Sanockiej niemal do ulicy Dębickiej. Na tym fragmencie została również wykonana kanalizacja deszczowa. Rozpoczął się także montaż słupów oświetleniowych. Wkrótce wykonawca przystąpi do frezowania nawierzchni jezdni pasa, który zostanie wyłączony z użytku. We wtorek zamknięty zostanie pas w stronę ulicy Robczyckiej, na odcinku od posesji numer 21C do końca zakresu robót, czyli za skrzyżowaniem z ulicą Robczycką.
Wyłączony z ruchu zostanie więc wlot ulicy Robczyckiej, co oznacza, że nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Pokrzywno w tę ulicę i odwrotnie. Tym samym wydłużony zostanie odcinek ulicy objęty obecnie ruchem wahadłowym. Objazd zostanie wyznaczony przez ulicę Garaszewo. Damian Wełna, Puls Dnia. Podkłady i szyny ułożone w 95% przynajmniej w jednym kierunku. Takim stanem prac na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju podzielił się zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski. Według zapowiedzi urzędników całą trasą Pestki będziemy mogli przejechać już pod koniec maja. Jakub Szustakowski. Już tylko parę miesięcy dzieli nas od swobodnej podróży bimbą po w pełni wyremontowanej trasie poznańskiego szybkiego tramwaju. A przynajmniej tak twierdzą urzędnicy, według których prace postępują zgodnie z planem. Tak twierdzi chociażby zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski, który ostatnio odwiedził plac budowy. Raportem z prac podzielił się z mieszkańcami na Facebooku. Na torowisku w kierunku pętli na osiedle Jana III Sobieskiego podkłady i szyny są już ułożone w 95%. Zbudowano tam już także wszystkie odcinki toru w technologii bezpodsypkowej. Natomiast na torze w kierunku centrum montaż wykonano na odcinku od przystanku Słowiańska do Alei Solidarności, a w technologii bezpodsypkowej do wykonania zostały 3 z 5 lokalizacji. Przypomnijmy, część remontowanego odcinka jest już gotowa i można nim jeździć, ale to tylko jeden na kilka przystanków Pestki. Wciąż w trakcie remontu jest przestrzeń pomiędzy przystankiem Słowiańska a pętlą osiedle Sobieskiego. Czynny jest za to przystanek Słowiańska, który udało się oddać do użytku wcześniej, niż przewidywały to władze miasta. Cieszę się, że udało się przyspieszyć termin oddania tego pierwszego etapu, czyli od Słowiańskiej do Roosevelta o praktycznie miesiąc, czyli 24 grudnia poznaniacy będą mogli już korzystać z tego fragmentu poznańskiego szybkiego tramwaju. Tu pasażerów z centrum dowozi linia tramwajowa numer 3, którą ze Słowiańskiej można się dostać na dworzec zachodni, a dalej na Naromowice. Tymczasem zgodnie z zapowiedziami urzędników całą trasą Pestki będzie można się przejechać na przełomie maja i czerwca tego roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. 12 osób udało się uratować polskiej grupie poszukiwawczej strażaków w nawiedzonej trzęsieniem ziemi Turcji. W grupie pracowało 2 poznaniaków z psem. W piątek powrócili z tej heroicznej misji. O tym, jak wyglądała akcja ratunkowa, rozmawiałam dziś ze starszym strażakiem Krzysztofem Pokorą, który wraz z psem Riko odnajdywał ludzi w gruzach Turcji. Zobaczmy fragment tej rozmowy. Każdy gdzieś tam miał nadzieję uratować jeszcze więcej tych osób, no ale gdzieś tam ramy czasowe, w których gdzieś tam byliśmy ograniczenie, no nie pozwoliły nam na to, no i mówię, gdzieś tam każdy się skupiał na danym budynku, psy jak lokalizowały na przykład na danym budynku jakieś miejsce, gdzie potencjalnie były te żywe osoby, wtedy wchodziliśmy jeszcze z innym sprzętem, kamery wizerunkowe, na przykład geofony, to są takie urządzenia bardzo czułe do nasłuchiwania takich niskich dźwięków, w ogóle jakichkolwiek dźwięków, gdzie tam mogą przybywać żywe osoby, no i to faktycznie gdzieś się tam sprawdzało, ten cały sprzęt, który tam mieliśmy, był wykorzystany w 100%, a no na tą skalę zniszczeń gdzieś tam, jaka była na miejscu zdarzenia i tak dalej, no to mówię, te 12 żyć, no to każdy z polskich ratowników jest z tego bardzo dumny. Kwitnące ranniki zimowe czy nieśmiało pojawiające się przebiśniegi. Mimo chłodniejszej temperatury w kurnickim arboretum czuć dziś było zbliżającą się wiosnę. Nie brakowało w nim także spacerowiczów. Zobaczmy. Przyjechaliśmy tutaj do Wielkopolski, chcieliśmy zobaczyć pałac w Rogalinie, zamek w Kurniku, trochę z Poznania, niestety rozkopany bardzo i ciężko się chodzi po starówce, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że to jest godne polecenia chyba każdemu do odwiedzenia teren w Polsce. Czuć wiosnę. Jest trochę słońca, zresztą widać po magnoliach, że mają już pąki. Nawet chyba widzieliśmy stokrotki w niektórych miejscach, także na pewno czuć wiosnę. Pogoda oraz to, że jest, no właśnie, ciepło i myślę, że to, że tutaj mieszkamy, więc korzystamy. Śnieżyce zaczną niedługo kwitnąć, może z tamtej strony, będzie ich naprawdę bardzo dużo, no a odwiedzamy właściwie co tydzień arboretum. Czuć już wiosnę, także chcieliśmy tutaj zajrzeć, zobaczyć, jak to się wszystko budzi. Właśnie, a coś ciekawego Państwo zauważyli, takiego, co może zachęcić naszych widzów do odwiedzenia? Na razie jeszcze nic tutaj się tak nie wybija, ale myślę, że kwestia 2-3 tygodni będzie tutaj coś już do obejrzenia ciekawego, nie? Magnolie już mamy tutaj, pierwsze pąki, także coś już się pojawia. Żeby się trochę dotlenić, pospacerować. Czuć już wiosnę? No trochę tak. Magnolie tam mają ładne pączki od już. Od kilku dni. Skorzystaliśmy, że trochę pogoda była lepsza.
Dosyć fajne warunki tutaj na dworze, także stwierdziliśmy, że tutaj się przejdziemy. Czuć wiosnę? No jeszcze powiem szczerze, że widać, jeszcze nie, ale tak. Ale jeszcze nie czuć. Widać słońce, ale jeszcze tak, no nie czuć tego ciepła. Także jeszcze generalnie delikatnie jest, jeszcze trochę może bo teraz chyba około 8 stopni jest, także myślę, że jeszcze jak już będzie 15, to już można powiedzieć, że zaczynamy wiosnę, nie? W Arboretum Kórnickim, jak Państwo widzieli, niektórzy już czuli wiosnę, ale czy faktycznie ta wiosna się do nas zbliża? Czy może będzie jeszcze powrót zimy? O tym wszystkim Zofia Papież w serwisie Meteo. Dobry wieczór Państwu. Drugi dzień weekendu przywitał nas już spokojniejszą pogodą i łagodniejszym wiatrem. Jednak na pogodowym horyzoncie już widać zmiany. Jakie? Sprawdźmy to wspólnie. Zacznijmy od tej nadchodzącej nocy, która w Poznaniu zapowiada się pochmurno, bez opadów deszczu, a temperatura spadnie do 0 stopni. Jutro w ciągu dnia czeka nas duża ilość chmur, nie tylko w Poznaniu, ale w każdej wielkopolskiej miejscowości. Dodatkowo przed południem i w drugiej części dnia, późnym popołudniem i wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Zatem wtedy warto mieć parasole pod ręką. Maksymalny wzrost temperatury do 8 stopni. Taka wartość w drugiej części dnia. Jednak wiatr jutro powieje silnie, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Średnia prędkość wyniesie od 55 nawet do 70 km na godzinę. Zatem temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Na barometrach 1011 hektopaskali ciśnienie będzie się obniżać. Spójrzmy, jak upłyną 3 kolejne lutowe dni w stolicy Wielkopolski. We wtorek spodziewamy się jeszcze kontynuacji wietrznej pogody. W środę i w czwartek wiatr już się uspokoi. Zachmurzenie całkowite czeka nas na przestrzeni 3 najbliższych dni, a temperatura będzie całkiem przyjemna i wysoka. We wtorek od 6 do 9 stopni. W środę delikatne ochłodzenie od 1 do 5, a w czwartek minimalnie 0, maksymalnie 10. Na barometrach w czwartek 1014 hektopaskali. Ciśnienie będzie się obniżać. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. To już wszystkie informacje w tym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc.